Migdały przysypujemy do torebki i wałkiem lub tłuczkiem kruszymy na mniejsze kawałki. Aby uniknąć szybkiego przerwania się torebki w czasie rozdrabniania migdałów, najlepiej wsadzić ją do drugiej torebki. Rozdrobnione migdały przysypujemy do miski lub dużego garnka, dodajemy płatki owsiane, posiekane suszone morele, mąkę, proszek do pieczenia i wszystko dokładnie mieszamy. W osobnym garnku olej słonecznikowy mieszamy z przecierem z jabłek i miksujemy przez około 2-3 minuty, a następnie dodajemy do miski z suchymi składnikami i ponownie całość jeszcze raz mieszamy, ponownie całość miksujemy. Tak powstałą masę przekładamy do blachy o wymiarach 25 x 25 cm, którą wykładamy wcześniej papierem do pieczenia, równo rozprowadzamy i pieczemy w temperaturze 180 stopni przez 30-40 minut. Gotową krajankę odstawiamy do wystudzenia. Do osobnego naczynia lub na patelnię dodajemy dżem lub konfiturę morelową i podgrzewamy. Ciepłą masę wykładamy na wierzch krajanki, równo rozprowadzamy i odstawiamy do wystudzenia. Więcej ciekawych przepisów na ciasta i desery znajdziecie na naszej stronie www.deserek.tv.